Dzień dobry, witam szanownych państwa. Dariusz Matecki, to jest moje pierwsze nagranie z Sejmu. W czasie kampanii wyborczej mówiłem, że najważniejszą kwestią, która dzisiaj dotyczy Polski, jest kwestia suwerenności. I niestety mamy niecałe 2 tygodnie po wyborach i już w tej chwili wiemy, że Unia Europejska zamierza w sposób radykalny zmienić traktaty. Jak czytamy? Co się zmieni? Eliminacja prawa weta w głosowaniach w Radzie Unii Europejskiej w 65 obszarach. Euro jako obowiązkowa waluta dla krajów członkowskich. Zmiana struktury Komisji Europejskiej oraz masowy transfer kompetencji z poziomu państw członkowskich na poziom Unii Europejskiej. Czyli innymi słowy, szanowni państwo, jako Polska przestalibyśmy istnieć, a rząd, który prawdopodobnie powstanie, rząd Donalda Tuska, będzie temu przyklaskiwać. To są chwile grozy dla naszej suwerenności, dla naszej niepodległości, bo tych kompetencji, które mają przejść tak naprawdę pod władztwo unijnych urzędników, jest cała masa. I to jest nie tylko leśnictwo, o którym wielokrotnie jako suwerenna Polska mówiliśmy. To jest kwestia dzisiaj być albo nie być naszej ojczyzny. I kwestia, o której my powinniśmy mówić właściwie cały czas, bo nie możemy się na to zgodzić. Przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, Polacy głosowali w referendum za Unią Europejską jako wspólnotą niepodległych, suwerennych państw, wspólnotą gospodarczą, a nie jednym państwem Europa. Bo niestety w tej chwili do tego to zmierza. Zostałem posłem. Co prawda będę prawdopodobnie posłem opozycji, ale chciałbym, żeby to polscy posłowie, polscy senatorowie, polski prezydent, obojętnie z jakiej frakcji politycznej, decydowali o tym, jaka będzie Polska, decydowali o tym, jakie będzie w Polsce prawo, a nie unijny biurokrata. Szanowni państwo, niestety idziemy w bardzo złym kierunku i to będzie kwestia podstawowa, o której my jako suwerenna Polska, jako klub też Prawa i Sprawiedliwości będziemy mówić. Będziemy państwa informować o tym, do czego dąży Donald Tusk. Bo już dzisiaj widzimy, że mogą mu odblokować KPO, czyli coś, co było tak naprawdę w jakimś mierze uznawane za teorię spiskową. Kiedy mówiliśmy, że KPO jest blokowane tylko i wyłącznie z powodów politycznych, że rządzi tutaj Prawo i Sprawiedliwość, które nie zgodzi się na zmiany traktatów, no to ludzie mówili, że nie, na pewno nie, że to chodzi o praworządność. O żadną praworządność nie chodziło. Chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby doprowadzić do tego, żeby Donald Tusk przejął w Polsce władzę i żeby był usłużny wobec Unii Europejskiej. Pozdrawiam serdecznie.